już wie pan, jak będzie wyglądać ten skład wychodzący na Mistrzostwach Świata w pierwszej szóstce? Wie pani, trudno, żebym nie wiedział. No ja tyle czasu z nimi pracuję, że mniej więcej podejrzewam, czy przypuszczam, ale to mówię, kosmetyka w tym momencie tak zwana zespołu czy składu będzie się z dnia na dzień zmieniała. Podstawowy skład na pewno już jest dawno wykrystalizowany, tam jest problem dojścia do formy na Małgosi Glink i Oli Jagiełło i to tyle. Reszta jest po mocnych sprawdzaniach w lidze, w turnieju World Grand Prix, po wielu, wielu sprawdzianach i na ten temat i dyspozycji tych zawodniczek i ich możliwości wiem wszystko. Czy jednak Gosia Glinka na przyjęciu? No na przyjęciu, w miejscu przyjmującej, nazwijmy to, albo może na ataku, nie wiem, w zależności od tego, jak po prostu ona będzie wyglądała i czy w ogóle będzie wyglądała na tyle, że będzie mogła grać w tym podstawowym składzie. W tej chwili gra cały czas, bo ale to są tak zwane takie momenty, że muszę jej dać grać, żebym zobaczył, na co ją stać po dwuletniej przerwie wreszcie i wszyscy się z tym problemem borykamy, ona przede wszystkim, tak samo ja, czy po prostu zdąży na te pierwsze mecze już być w takiej formie, żeby być podstawową zawodniczką. Jeżeli nie, to będziemy cierpliwie czekać dalej. Nie zabrał pan na ten turniej, nie zabiera na ten turniej dwóch ważnych zawodniczek. To była dobra decyzja, myśli pan tak teraz z perspektywy czasu, że nie przydałby się dalej? Tak, a co pani podejrzewa, że powiem, że niedobra? Taką podjąłem i taka jest i uważam, że wtedy, kiedy ją podejmowałem i teraz, że nie miałem innego wyjścia, ale nie chcę na ten temat więcej za bardzo przed mistrzami rozmawiać, bo to jest sytuacja i dla nich, i dla mnie no niezbyt przyjemna. A w tym roku będzie łatwiej wywalczyć coś na Mistrzostwach Świata? Ja nie wiem, w jakim roku kiedykolwiek polska reprezentacja coś wywalczyła, bo ja jestem dopiero drugi rok trenerem i jeszcze na Mistrzostwach Świata nie grałem. Na Mistrzostwach Europy to inna skala trudności. Ostatnie występy polskiej reprezentacji żeńskiej na Mistrzostwach Świata kończyły się poza pierwszą dwunastką, więc mam nadzieję, że tego nie zrobimy sobie i kibicom, i że będziemy znacznie wyżej.